Cześć, witam. Ostatnio zrobiłam 3 zamówienia w internetowych księgarniach, ale książki postanowiłam podzielić trochę na gatunki. Dzisiaj wspomnienia, biografie, pamiętniki, a w następnym filmie taki miszmasz. Zacznę od diabelskiej biografii, która tak właśnie wygląda. To jest książka dla Andrzeja. Diabelska biografia, czyli biografia klubu Manchester United, Jima White'a. Andrzej to już zaczął czytać gdzieś, mówi, że jest bardzo ciekawa. Następna biografia to są właściwie pamiętniki. François Eugène Widocq, policjant francuski, który pełnił tę samą rolę co Jonathan Witcher, o którym niedawno mówiłam. Mianowicie był twórcą i założycielem policji kryminalnej francuskiej. Wprawdzie jego biografia jest bardzo, bardzo pokręcona, ponieważ na początku był sam złodziejem, bandytą, gangsterem, następnie prywatnym detektywem, a w końcu właśnie twórcą policji. Mówi się, że aresztował około 1000 różnych przestępców, a jego biografia posłużyła m.in. Wiktorowi Hugo do zbudowania postaci Javerta w Nędznikach. Następna książka to jest Zdarzyło się w Marienbadzie. Miłość, polityka, intryga. Napisana przez Krystynę Kaplan. Miłość, polityka, intryga. Marienbad, czyli mariańskie łaźnie, kurort w Czechach, przy Słowacji, to musicie mnie poprawić, był ulubionym kurortem króla Anglii, Edwarda VII, syna królowej Wiktorii, który uwielbiał tu przyjeżdżać, aż do swojej śmierci w 1910 roku. A w tym Marienbadzie podczas pobytu króla działo się, oj działo, więc na pewno lektura będzie smakowita. Znowu brontofilia, tym razem Elizabeth Gaskell, Życie Charlotte Bronte. Chyba teraz już mam komplet, jeżeli chodzi o biografię, a nie, bo nie mam jeszcze autobiografii Charlotte Bronte, ale wszystko przede mną. A właśnie oto książeczka dotycząca Charlotte Bronte. A teraz zupełnie nieznana mi autorka i tytuł. Natalie Davis, Kobiety na marginesach. 3 XVII-wieczne życiorysy. Wydawnictwo PWN. Tu są 3 życiorysy kobiet, które zaznaczyły swoją obecność w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Jest tu twórczyni imperium handlowego, malarka i chyba stygmatyczka. Nazwiska mi nic nie mówią, ale tym bardziej będzie się interesująco czytało. Angelika Kuźniak, dobrze mówię, Marlene. Biografia Marleny Dietrich, znanej przedwojennej, przede wszystkim aktorki, piosenkarki niemieckiej, która została pochowana w Berlinie, a w jej tajemniczym czerwonym notesie było kilka nazwisk, między innymi takie: Zbyszek Cybulski, jego adres i numer telefonu. A więc Marlena Dietrich. Angelika Kuźniak napisała też biografię Papuszy, cygańskiej poetki, twórcy tej poezji właśnie w Polsce, więc tym bardziej książka wydaje mi się na pewno interesująca. Ocalić od zapomnienia. Ocalić od zapomnienia Anna i Monika Żeromskie. Tym razem nie jest to opowieść o ojcu i mężu, czyli o Stefanie Żeromskim, ale o nich właśnie, czyli o córce i o żonie, o Monice i o Annie Żeromskich. Na okładce widzimy dziewczynkę z matką, czyli wczesną bardzo fotografię, a z tyłu widzimy Monikę Żeromską i Annę w wieku zaawansowanym. A więc taka klamra spina tę książkę. Myślę, że no, bardzo jestem zainteresowana tą pozycją. Teraz hitowa dla mnie książka, która taki obrazek ma: Psy, hondy i drabina, Hanuszkiewicz. Jest to opowieść, wspomnienia o fantastycznych inscenizacjach Adama Hanuszkiewicza. Tutaj na okładce widzimy Bożenę Dykiel, tak, na hondzie, motorze marki japońskiej, które to hondy jeździły po scenie podczas inscenizacji Balladyny Juliusza Słowackiego. Skierka, Chochlik i Goplana na tych hondach zasuwały. Było to rewolucyjne przedstawienie.
Książka bogato ilustrowana, wiele zdjęć, no aż mi ślinka cieknie. Teraz książka Zofia Tołstoj, pamiętniki. Pamiętniki Zofii Tołstoj grube, w których zapisała ona 50 lat życia z Lwem Tołstojem, znanym oczywiście mistrzem, no i w ogóle co będę mówić, ale życie to nie było usłane różami. Kiedy za niego wychodziła, miała 18 lat, a co było potem, no to jest jedno wielkie, no właśnie, jedna wielka tragedia. Wypożyczyłam tę książkę z naszej biblioteki, ale miałam ją w domu pół roku i nie zdążyłam przeczytać całości, musiałam oddać, więc postanowiłam kupić sobie, żeby czytać tak długo, jak będzie mi się chciało. No i na końcu pozycja inspirowana głośnością o Marii Skłodowskiej-Curie. Właśnie niedawno, parę dni temu, byliśmy z Andrzejem na filmie Maria Skłodowska-Curie. Mam kilka książek o niej, a tutaj listy. Listy pisane przez Maria Curie i córki. Listy do Ireny i do Ewy pisane i odwrotnie. Przeczytałam kilka. Listy są o sprawach codziennych, ale być może dlatego dużo mówią o samej noblistce. To są moje zakupy związane ze wspomnieniami, biografiami. Piszcie, komentujcie. Dziękuję. Do zobaczenia.